Cześć, dzisiaj 6 października. Obudziliśmy się już tutaj w Chamara Olawang. O, zimno było strasznie w nocy, po prostu przemarzliśmy. Mimo że mieliśmy tutaj miejscowe koce, jeszcze swoje koce. Oj, było naprawdę zimno w nocy. Nasi znajomi z Kanady i z Hiszpanii, których poznaliśmy wczoraj, już wyjechali. To zaraz pokażę taki właśnie fajny filmik, jak oni właśnie wracali. Nasi znajomi, jeden to Kanadyjczyk, drugi Hiszpan, poznaliśmy ich tutaj. Oni już niestety wyjeżdżają. W busie niestety nie ma już miejsca, ale będą jechać na dachu. Fajna przygoda. Oni właśnie już w nocy poszli na bromo, a my prawdopodobnie jeszcze dzisiaj pójdziemy tak po prostu przejście na bromo. Może jeszcze jutro rano raz. A tutaj są super widoki. Mamy blisko wieżę GSM, więc mamy silny sygnał komórki. A z tej strony jest fajny widok na wulkan. Bo ogólnie tutaj o tą ścianę, którą tak jakby widać, znaczy ścianę, tą wzgórze, za którym jest urwisko, to jest tak jakby mur, ściana krateru, takiego dużego krateru, który wybuchł tam jak dawno, dawno, dawno. I w środku tego wielkiego krateru są mniejsze wulkany. Ten nie wiem jak się nazywa i tam jest w tej chwili widoczny, gdzieś za tym dachem jest Bromo. Może kawałek jeszcze przejdę, się pokażę. O, tam widać para leci z Bromo. Albo dym. No i tam dalej właśnie kawałek jeszcze jest Bromo. I możliwe, że za chwilę, no nawet nie możliwe, tylko na pewno zaraz za chwilę ruszamy i tutaj w dół jest ścieżka. Pójdziemy sobie tam w dół i pójdziemy na Bromo. Tutaj tak sobie mieszkają lokalni ludzie. Jest tutaj masa homestayów. Właściwie w większości domów są homestaye. Teraz jesteśmy na samej górze. To jest drugie piętro naszego homestayu. Tutaj są schody. Tutaj idziemy do naszego pokoju. Tutaj jest łazienka. Nie za specjalna, nic tutaj takiego specjalnego nie ma. Jest na szczęście ciepła woda. Z tego prysznica leci ciepła woda, tam na zewnątrz jest piecyk. I nasz pokój przy samym kibelku. O, Kasia się właśnie ubiera. Pokój jest naprawdę ciasny. Beznadziejny. No wszystko musi leżeć na łóżku, bo po prostu nie ma miejsca, żeby gdzieś.